Jest już, mam nadzieję, ostatnio. Tak, musiałem od nowa wszystko zrobić, dlatego spawn nie jest niewidzialny. Ale wreszcie to naprawiłem. Mieliście taki sam błąd, to pewnie dlatego, że w ciężarku mieliście ustawione weldy i musieliście usunąć weld. Teraz pokażę, jak to zrobić. Dzisiaj zjem sobie kolację. Bo w ciężarku jest, tutaj pod handle jest, tam handle jest wy chyba, jest weld. Ale tu gdzieś jest weld. Dobra, zacznijmy. Będziemy robić sel. Znaczy, zrobimy część, na którą jak staniemy, przerobi nam się na pieniążki. Nie aż tak wielką, jakoś. Jak chcecie dosłownie takiej samej wielkości. Czekajcie, to tutaj jak properties możecie sobie odczekać. Możecie swoją, to nic nie zmieni. No i tak. Nie wiem, ja to zmienię sobie na zielony, nie wiem, jakiś taki. No nowy, no, zielony neonowy może być. Albo nie, żółty. I teraz tą część sobie lepiej nazwijmy cel art. A to jest, może tak też być. Skrypt. Tam w skrypcie jest world. No i ja już mam skrypt, tylko coś mi nie pasuje. Something is susy. Wiem, co zepsułem tutaj podczas. Something is susy. Nie. No, coś mi tu nie pasuje. Dobra, najpierw zobaczmy, czy działa. Jak nie, to pewnie już wiadomo, troszkę specjalnie sobie output odpalę. Microspace.serpar. Co? To źle zrobiłem. No ja nie widzę, co źle zrobiłem, halo. Coś na drugiej, no. O, to widzimy się, jak naprawię, okej? Musiałem napisać od nowa. Nie można się zastanawiać, dlaczego na przykład mam skopiowane albo coś. No bo zawsze no nie lubię, nie chce mi się jakoś tak na filmie pisać, bo zajęłoby to za dużo czasu, tak więc po prostu piszę w sticky notesach i kopiuję. Potem wkleję tu, żeby nie trwało to tak długo. Ale tak ogólnie, no to teraz musiałem napisać już tutaj. No. No i to jest prawidłowy skrypt. No. Oj, właśnie. Tu można zmienić, o ile chce się, żeby dodawało gdzieś. No, znaczy końców, co ja gadam. No jak to? Jak to samo wszystko działa? Też pokazuję. Nie mogę sprzedać, nie dostaję pieniędzy, ale już. Kliknę, mam jedną siłę, zmienia się na pieniądze. Dobra, na przykład pójdźmy sobie do 20, albo nie, do 40. Ha, ha, ha. Dobra, nie ma czasu teraz na zabawę, lecimy dalej. Następnym krokiem będzie. A skrypt możecie sobie sobie nazwać. Następną rzeczą będzie. Gdzie to było? Gdzie było starter GUI? Starter GUI. Dajcie sobie screen GUI. A to screen GUI. Nie, no screen GUI. Wiem, jak to się mówi. Nie wiem, możemy sobie nazwać główne. Podejrzanie mi się.
Fajnie się przesuwa. Dobra, domain text label, bo teraz robimy, że tutaj w rogu będzie się nam pokazywać siła nasza. I koniec końcami zrobimy tak samo. Dobra, tu ja możemy sobie jakiś background color na niebieski. O, jeszcze text scaled, żeby text scaled. Tutaj property zaznaczcie text scaled, żeby tekst był większy. No i tak, teraz do text label dodajemy script. No i widzimy się, jak już go napiszę. Ale torki poprawka, nie skrypt, tylko local script. A text label nazwijcie sobie a to nazwiemy to sam praktycznie tylko show. Dobra. No i widzimy się po zapisaniu. Dobra, ten sam skrypt. Ja tutaj użyłem emotki, bo będzie mi pokazywać emotkę siły na po prostu. No, na text slave, na text slave. Na tym no, po boku co robimy, okej. Okay. Ten skrypt, ten skrypt. Możecie tu, nie wiem, sprawić coś innego. No, ale działa to. Działa? No, mamy tutaj. I zero mamy obok, obok naszej emotki, jak wyciągniemy i zaczniemy klikać. Możemy schować taba. Proszę bardzo, i działa. No dobra, więc teraz chciałbym po prostu to duplikować. Bo zrobimy... ogólnie na to samo najpierw. Co zrobimy? Dobra, to teraz ten skrypt sobie zduplikuję. Zaczekam do drugiego i to, haha. Dobra, zaraz wam pokażę, bo teraz mi się kończy. Dobra, jedyne co zmieniamy to nazwa zduplikowanego strength, czy tam jak to się mówi, no. O siły, okej. Okay. To zduplikowane i po prostu zmieniamy nazwę na kaszę, nie, na pieniążki, na cash i a ty show cash. No i jedyne co zmieniamy to tutaj na cash, chyba że dodaliście coś innego. To tutaj możecie dodać całkowicie inne rzeczy. Ja i tutaj dodałem także motkę pieniędzy. No i czy będzie działać? Zobaczmy. Proszę bardzo, mamy siłę i pieniądze tutaj. Okej. Okay. Proszę bardzo i dostałem. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, przydał się. Widzimy się w następnych. No i cześć, zostawcie suba i łapkę. Bo teraz nikt nie chce mi zostawić suba i łapki. A ja marnuję czas, żeby... A ja bardzo dużo się męczę, żeby napisać taki skrypt. Tak więc piszę. No to... miłego dnia, wieczoru, nocy, tak dalej. Żegnam się z wami, no i pa.